Witam Państwa w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o biznesie z Ewą Rogozińską. Moim dzisiejszym gościem jest pan Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Witam Państwa. Teraz trudniejsze pytanie. Rozmawiając z doradcami, często słyszę taką odpowiedź, pytając o projekty unijne, często słyszę taką odpowiedź: odradzam projekty. Odradzam angażowanie się w projekty unijne. Sama zresztą też miałam niedobre doświadczenia z projektem unijnym. Jakie tak naprawdę ryzyko ponoszą przedsiębiorcy, którzy chcą się zaangażować, chcą realizować tak zwany projekt unijny? Przede wszystkim chciałbym pokazać tą drugą stronę. Ja z kolei nie odradzam aplikowania o te środki. I tutaj posłużę się takimi opiniami samych przedsiębiorców. Często rozmawiamy z nimi, z tymi osobami, i którym się udało, ale również i tym, którym nie udało się skutecznie aplikować o te środki. A mam tutaj na myśli sytuację chociażby również taką, że firma, projekt znalazł się na liście rankingowej, ale z racji tego, że miał mniejszą ilość punktów, nie otrzymał dofinansowania. Generalnie zawsze jest to szansa dla przedsiębiorstwa i dla rozwoju firmy. I sami przedsiębiorcy wskazują na tą różnicę w szybkości rozwoju przedsiębiorstwa właśnie z udziałem środków unijnych, czy mam tutaj na myśli dotacji, bo obserwują to, co robi konkurencja swoją. I troszeczkę zawsze się porównują do konkurencji. Zresztą te słowa, które tutaj teraz przytaczam, to bezpośrednio mam informację od przedsiębiorców, że jednak jest to taki element, że dobrze zainwestowane środki w ramach projektu są takim kołem zamachowym do dalszego rozwoju. Nawet niektórzy, którym udało się za pierwszym razem, to ich ośmieliło do tego, żeby aplikować kolejny raz. Tak rozmawialiśmy wcześniej, 705 było różnych przedsiębiorców, bo to są firmy, które się nie powtarzały. Natomiast tych projektów, które zostały zrealizowane do tej pory, to 925, a więc niektóre firmy aplikowały więcej niż raz, ponieważ to tak naprawdę jest takim elementem, który stanowi o tej różnicy w szybkości rozwoju. To jest jakby pierwszy element. Oczywiście zawsze w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma dofinansowania, to jest pewne niezadowolenie z tego względu, że ten efekt zamierzony nie został osiągnięty. Tym nie należy się zrażać. Raczej za każdym razem staramy się pokazać powód, dla którego projekt został wybrany do dofinansowania. Bo albo były to pewne względy formalne, które można w kolejnych naborach poprawić, albo są to względy już merytoryczne, mam tutaj na myśli punktację, jaką dany projekt uzyska. Z tego też należy wyciągnąć wnioski na przyszłość i próbować jeszcze raz aplikować. Generalnie warunki konkursu zawsze są znane wcześniej, w momencie ogłoszenia. One nie mogą się zmienić w trakcie aplikowania o te środki, starania się o te dotacje. I tutaj tak naprawdę dostrzegam taki element, że zawsze firma, której się nie powiodło, może wyciągnąć z tego wnioski, i takie sytuacje mam. Pamiętam przynajmniej parę takich przedsiębiorców, którym za pierwszym razem się nie powiodło, ale kolejne już były z powodzeniem i na pewno się to nie zdarzyło. Czy zdarzyło się, czy przypomina sobie pan takie zdarzenie, że w firmie przyznano dotację i w trakcie trwania projektu została dotacja wstrzymana z jakichś powodów? Przypominam sobie takie sytuacje, że nie tyle dotacja została wstrzymana, co tak naprawdę znalezienie się na liście rankingowej i podpisanie umowy pomiędzy właśnie takim już beneficjentem a samorządem województwa opolskiego w ramach firmy, którego działa Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki, to jest 33% sukcesu. Projekt trzeba jeszcze dobrze zrealizować. Mam tutaj na myśli wszystkie te uwarunkowania, które wynikają z harmonogram, chociaż też staramy się być na tyle, ile możemy elastyczni w tym zakresie. Dopuszczane są pewne zmiany. Naprawdę jesteśmy otwarci na to, i jeżeli ktoś nas
poinformuję o zamiarze i jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to jest wiele możliwości rozwiązania ewentualnych problemów, które można napotkać na etapie realizacji projektu. Prowadzenie działalności gospodarczej, realizacja projektów to jest rzecz, którą czasami można wszystkim nie przewidzieć. My staramy się być elastyczni i z reguły, jeżeli jest to możliwe, to wyrażamy zgodę na zmiany w projekcie. Natomiast jeżeli o czymś nie zostaliśmy poinformowani, czy sama procedura wyłonienia dostawcy jest z naruszeniem, to już tutaj to pole manewru, czyli tak naprawdę pomoc takim beneficjentom jest ograniczona. I wtedy są takie sytuacje, że jeżeli nie widzimy już wyjścia, to jesteśmy już z mocy prawa, bo są stosowne rozporządzenia tutaj Ministerstwa Rozwoju czy instytucji audytowej, którą jest Ministerstwo Finansów, które mówią o tym wprost, co należy w danej sytuacji zrobić i my często nie mamy pola manewru. I w tego typu sytuacjach takie środki muszą zostać odzyskane. Na szczęście, w mojej opinii, jest niewielki odsetek w porównaniu do wszystkich projektów, które realizujemy, niewielki odsetek firm, do których takie działania muszą zostać wszczęte. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wielu sukcesów na kolejne dziesięciolecie działania OCRG. Moim gościem był dzisiaj pan Roland Brzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. A ja zapraszam państwa na kolejny odcinek Porozmawiajmy o Biznesie z Ewą Rogozińską.